Witam wszystkich. Dzisiaj jest środa, plus 5 stopni. Słoneczko za chmurką teraz, ale ładny dzień. Przyjechaliśmy z Richim. Ostatnio Richim koło walnęło i ten rozwaliło. Przyjechaliśmy kupić karmnik taki. Takie coś dla naszych krów. Ciekawe tylko, czy Bolek tutaj łeb wsadzi. Będzie musiał jakoś. To takie widzicie. No nic, będzie takie coś kupujemy, bo rozrzucają strasznie tam. I Ryczego to denerwuje, więc postanowił na święta kupić. Taki dzisiaj dzionek. Tutaj jeszcze mają takie inne dla kóz, dla jakichś koni. Dobrze, że jasny dzień, bo powiem wam, że coś oko, kurde, mam trafione. Prawe oko tak nie widzę, znaczy widzę, nie widzę, ale jakby taka plama jest. I jak jest jasno, to widzę normalnie, ale jak trochę ciemniej, szaro-buro, to prawie nie widzę, no widzę, ale tak słabo na to oko, muszę do okulisty. I taka sytuacja. Beniczka, dzisiaj masz wizytę u lekarza, słyszałem. Bidulko ty. Proszę, choineczkę mam. Zainstalowane. Zadzwoniłem do Mercedesa po tą brakującą śrubkę, nie? To mi Gostek powiedział, że nie mają takiej śrubki, żebym sobie w takiej... Jezus Maria. Kastoramie tutejszej poszukał. Ja mówię, że to jest śrubka mercedesowska, jakaś specjalna, przecież tutaj... Tutaj to są te inchowe i te. W życiu w Kastoramie tego nie będzie. To on mówi, no tu chyba będziesz musiał nowe relingi kupić. Za 300 czy ileś tam dolarów, 400 pewnie. Ale mój koleżka Robert znowu uratował mi tyłek. Pojechałem, znalazł identyczną praktycznie. Jeszcze ze stali nierdzewnej. Także git. Patrzcie, co one robią. Wariaty. Okej. Taki plan, że ten nowy karmnik trzeba wstawić. A tu co się dzieje? Cześć, maluch. Rogaty. Rogaty maluch. Ale tutaj narozrzucały. Właśnie dlatego musimy ten, bo patrzcie tutaj ile jest. Ja im w ogóle tu nic nie ścieliłem, a tu większość one rozrzucają i marnują. Cześć, rogaczu mały. Nie bój się. Chodź do mnie. No chodź się przywitać. Cześć, maluch. No nie bój się, że mnie boisz. Cześć. Buh. Wszyscy przyszli. Cześć, Boluś. Co tam, Bolek? Chyba Bolek się w to nie zmieści. Kurde. Trzeba będzie oddać. Tak jak głowę tam włoży, to już nie będzie, bo ona tak bierze, wyciąga i tu jest. Ale już później, nawet tu jak miała więcej miejsca, to tak złapała i się rzuciła. Tam. Boluś, chodź zaprezentuj się. Czy ty pasujesz do tego, czy nie? Będę musiał. No nie bój się, Boluś, nie bój się. No dawaj wsadź łeb. Nie no, będzie musiał jakoś tam się zmieścić. Rozepchnie to. Nie, bym ja to chciał przerobić. Troszkę. Tak jak ten?
mielarkę? To może nie przerabię, bo też nie, z tego ja nic nie będzie. Pokażę i ty zrobisz. Ja wiem. No, jeszcze macie zieloną trawkę, co osiołki? Przez te kurcze krowy, byki. Zapomniałem o małym piesku, trzeba go iść nakarmić. Rysio tutaj postanowił zrobić ten przyczepę. Przyczepę pytał Paweł i syn, ale chyba tylko Paweł pytał. Nie dla ciebie, Hager, to jest. Nie, 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 nie. Ile ona chyba ma? 5000, tylko właśnie nie wiem czego, czy funtów, czy kilogramów. Albo 5 ton, albo 2,5 tony. Ale podejrzewam, że 5 ton. Bo ta mała ma... Ta mała przyczepka ma tonę. To taka wielka by miała 2,5. No. Chodź tu, Benika! Zostaw te kury. Niunia! Cześć! Suzy! Może ty będziesz Suzy? O, ja widzę, że ty tu już rozwalasz wszystko. Suzy się nudzi. Masz. Masz, Suzy. O, jak Hager. O, no ładnie. No ładnie. Już rozrywa wszystko. Tak myślałem, że to tak będzie. Się nudzi, psiunia. Cieszy się, cieszy. Ale też się nudzi. Cześć, kozy. Jak się miewacie? Siemka. Dam wam troszkę tego towaru. Po garsteczce. Rysiu nie widział. Dwa króliczki zdechły. Niestety. O, Suzy, proszę. Do styropianu się zaczęła. No, dwa króliczki straty. Także smutno. Tu jest jeden. Tam jest jeden. A tu jest trup. Świeży. No kurde, trzeba go posprzątać. On ta żyje. Tej to trzeba wody dać. Cześć, cześć. Dam ci wody, bo ty lubisz dużo wody. Chodź, maluchu. Zuzia. Suzy. Będziesz taka amerykańska. Będziesz Suzy od tej pory. Suzy. Zuzia, Suzy. Cześć, kurdupalku. Chodź. Chodź, zaczepimy Hagera, czy nie? Haguś. Hager. Chodź. Chodź tu. Chodź tu. Ty klucho, ty. Klucho. Przestań się kluchoczyć. Tam ten strojplaku zostawiłem. Co? Całą skrzynkę z elektrycznymi konektorami i sprawami. No jak cię poznaję. Muszę tutaj podnieść te druty, bo jak będzie woda szła, to żeby szła dołem, a nie górą. Wiecie, o co chodzi, nie? Pewnie te się trochę wygną, słupki, może. Może ten, bo tutaj będzie szło prosto, ale źle nie będzie. A tutaj to, co uklepywałem ostatnio. Pamiętacie, nie? Może nie pamiętacie, ale uklepywałem, przywoziłem tutaj ziemię, także tu jeszcze trzeba dowieźć sporo towaru. No, teraz siadło fajnie. Przydałaby się taka do równania ziemi, taki sprzęt. Jakoś przejdę.
Tu może być wesoło. Może nie być wesoło. Okej. Tutaj może być wesoło. Nie no, tu już woda będzie szła. Hager, tam się nie pchaj. Dziadu. No właśnie. A barany tutaj nie chcą do tych przychodzić, do tych do jadłodalni tutaj, do krów. I chyba głodne cały czas chodzą. Teraz je tu zawołałem. To się rzuciły na to jedzenie. Hager, nie warcz. Haguś. Co, mordeczko? Co? Mordeczko, ty mordeczko. Ej! Ty mordeczko, a ty mordeczko też. Też. Hager. Hager. Patrzcie, pójdę do niej. Zaraz idzie za mną. Nie, nie wolno się bawić z małym pieskiem. Trzeba z Hagusiem. Hagus jest tu małym pieskiem. Jesteś małym pieskiem, Haguś? Zazdrosnym? Ty zazdrośniku, ty. Ty mój kolego, ty. Haguś. Nie bój się. Ty nie, Benika. Ty, Benika, nie. Niech maluch gania, kury. Ten kogut ze strachu chyba jajko zaraz zniesie. No ciekawe, czy będzie działać, czy nie będzie działać. Powinno chyba. A jeszcze tutaj z przodu kable. O, działa. Działa. Weź migacz. Nie działają migacze? Ten nie działa. Kozy, kozy. Słuchajcie, muszę kurczę spadać, bo ten. Do tego okulisty muszę znaleźć jakiegoś lekarza z tym okiem moim, co nie widzę. Taka krótki dzisiaj dzionek. Rysio tam musi przywieźć kabel nowy z tego, z miasta. Bo tam ma, żeby migacz działał w przyczepie, bo nie działa. Na dzisiaj to będzie wszystko. Trzymajcie się, pa, pa.